Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Jest środa i zaczynamy. Jerzy Marek Nowakowski ze Stowarzyszenia. Piotr Szczepański, oczywiście Fundacja Wspomagania Wsi, ale i tak uważam, że wspierania, więc. Dobrze, zgadzam się z Tobą. Tak. Proszę Państwa, jako temat dzisiejszego spotkania, bo żeśmy sobie wymyślili, że to będzie trzecia wojna światowa. Ale zanim zaczniemy od tego, to chciałbym Cię, Marku, zapytać o to. Czy zwróciłeś uwagę na dwie rzeczy? Pierwsza to jest to, że na te flagi Stanów Zjednoczonych i Japonii, no i także Filipin, że to jest taki znak czasów, jak dzieje się toczą. Tak? Bo przecież Japonia i Stany Zjednoczone były śmiertelnymi wrogami, prawda? Ale minęło kilkadziesiąt lat. No i nagle, prawda, dwie flagi obok siebie. No tak, ale Imperium Dalekowschodnie w tej chwili jest zupełnie gdzie indziej. Ja chciałem jeszcze podziękować naszym piszącym w cyrylicy widzom, szczególnie, że jeden się posługuje błyskotliwym pseudonimem Putin, ale spróbujemy na chwilę uciec od kwestii ukraińskich i właśnie zatrzymać się na moment na Dalekim Wschodzie. Dziękujemy zawsze, że Państwo z nami są i nas słuchają. Tak, minęło kilkadziesiąt lat, jest Batacha. No właśnie, i patrz, jak te dzieje się toczą, prawda? No bo zacząłeś mówić, że imperium. Bo imperium na Dalekim Wschodzie przesunęło się z Japonii właśnie do Chin. Chiny są w tej chwili rywalem Stanów Zjednoczonych, natomiast Japonia od II wojny światowej jest jednym z kluczowych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Pamiętajmy, że Japonia to jest trzecia gospodarka świata i to jako kraj nieposiadający armii posiada jedną z najpotężniejszych armii na świecie, bo formalnie, konstytucyjnie to są siły samoobrony, no ale oczywiście oczywiście to jest nowoczesny sprzęt, to są duże siły zbrojne, to jest sprawna armia, jedna z najsprawniejszych chyba na świecie, przynajmniej tak wskazują na to opisy ćwiczeń, bo armia japońska nie uczestniczy w misjach międzynarodowych, bo jej nie ma. Formalnie to są. Ale jest sprawna w tych ćwiczeniach podobno, tak? Poza tym zupełnie inne rodzaje sprzętu, podobno bardzo dobrego, nie przetestowanego bojowo, ale byłoby nieprzyjemnie, gdybyśmy mieli obserwować to ten test. W każdym razie, poza tym jedna ważna rzecz, mianowicie wyraźny powrót Filipin do tej orbity świata zachodniego. Pamiętajmy, tak, bo jeszcze tego dołączmy tą flagę, prawda, Filipiny, które były krajem w ogóle okupowanym przez Japonię i to dosyć okrutnie. Ale Filipiny były znowu przez całe dziesięciolecia obok Polski najbardziej proamerykańskim krajem świata. Wszystkie badania na to wskazywały. Prezydent Duarte przesunął Filipiny trochę bliżej Chin, ale po zakończeniu tej prezydentury wyraźnie polityka filipińska. Pamiętajmy, że Filipiny są położone w kluczowym miejscu, że to jest naprawdę duże państwo. My mamy taką perspektywę zupełnie inną, natomiast to jest bardzo duże państwo i położone w kluczowym miejscu, zamykające ten ciąg wysp zewnętrznych, odcinających Chiny od oceanu. Także to, że Filipińczycy się angażują po tej zachodniej stronie, bo to jest sygnał. Ta wizyta to jest sygnał, że i Japonia, i Filipiny, i Stany Zjednoczone są gotowe bronić Tajwanu i bronić demokratycznego status quo na obszarze Azji Wschodniej, która jest potencjalnie tak naprawdę najbardziej wybuchowym, czy kluczowym miejscem tej potencjalnej trzeciej wojny światowej, bo tutaj zadaliśmy pytanie, czy trzecia wojna światowa. Ja nie postawiłem znaku zapytania na końcu, tylko tak zadałem to pytanie, jak niby pytanie, niby stwierdzenie, tak? Ale słuchaj, zanim przejdziemy jeszcze do trzeciej wojny, to chciałem ci zwrócić uwagę na jedną rzecz, która się ciekawa wydarzyła ostatnio, mianowicie
na Singapur, bo zdaje się, że tam zmienia się władza. Nie wierzę, że się zmieni władza, jednak demokracja singapurska jest demokracją kontrolowaną i wydaje się, że Singapur, który zresztą no jest krajem kluczowym z punktu widzenia i amerykańskiego, i indyjskiego, myślę, że nie będzie możliwy jakiś zwrot w Singapurze, również zwrot w kierunku w cudzysłowie anarchii, czy w każdym razie niekontrolowanego rozwoju. Ale przy okazji wysłuchałem takiego przemówienia obecnego premiera z poprzednich 2011 czy 2013 roku. No i to było świetne przemówienie, w sensie takim, prawda, on mówi do tych swoich obywateli, prawda, ja jestem od tego, żeby zrealizować wasze marzenia, prawda. Ale ja muszę powiedzieć, że ja naprawdę uwielbiam Singapur, to jest przepiękne miejsce, no poza tym, że bardzo drogie, no ale no trudno, za wygodę się płaci, ale rzeczywiście uporządkowane, rzeczywiście, no... Taka bardzo dobra fuzja cywilizacji dalekowschodniej, europejskiej, indyjskiej. To wszystko jest na obszarze jednego miasta, które jest kluczowym punktem światowego handlu przecież. Tak, no w ogóle ciekawe miejsce, także bardzo polecamy żeby Państwu sobie popatrzeć na to, co tam się będzie działo. Znaczy, a jakie jest znaczenie strategiczne? Bo znaczy rozumiem, że to jest miejsce... No nie, no strategiczne, no przepraszam, no to jest wejście do cieśniny Malakka. No to, czyli Singapur kontroluje, czy przez Singapur można kontrolować 1/3 światowego handlu tak naprawdę. To jest, Singapur no, ale jest... ono nie jest zbrojne, prawda? To państwo pewnie ma jakieś siły policyjne. Znaczy nie, no to jest miasto państwo, więc no. Nawet jeżeli. Natomiast Singapur jest... Pan Feszczuk pyta, czy byłem kiedyś w Singapurze. Tak. Natomiast jest sojusznikiem jednak Zachodu. Wobec tego wpuszczenie tam sił zbrojnych nie jest wielkim problemem. Żeby kontrolować, to zwłaszcza, że w okolicach Singapuru operują i Brytyjczycy, i Amerykanie, ich floty, więc to nie jest problem po prostu. Chciałbym jeszcze jedną rzecz zwrócić Państwa i Twoją uwagę zapytać, czy widziałeś, czy Państwo wiedzieli ten przywitanie kanclerza Scholza w Chinach? No, mnie to, tak powiem, poruszyło. Znaczy ja muszę powiedzieć, że na dwa sposoby. No. Dlatego, że ja pamiętam z jakichś lektur historycznych, że dyktator Włoch, Benito Mussolini, miał tak gabinet urządzony, że na końcu gabinetu stało wielkie biurko, za którym siedział Duce. I interesant wchodził i szedł, i szedł, i szedł, i co krok to stawał się mniejszy wobec tego wielkiego Duce, więc ustawienie Scholza na końcu tego bardzo długiego dywanu, a na drugim końcu stojący imperator Chin, tak jest, było takim zabawnym, nie wiem czy upokarzającym, no bo z kolei, no nie, no ale z kolei ten olbrzymi dywan, to też wskazywało, że traktujemy poważnie tego gościa. No, ale więc... każemy mu iść, prawda, kilkadziesiąt metrów, tak? Żeby się przywitać. No tak, ale promenuje przez w końcu terytorium wspaniałych, wielkich w Chin, państwa środka i tak dalej. Ale rzeczywiście było to zabawne, zwłaszcza, że Scholz nie ma jakiejś szczególnie imponującej postury, więc to jeszcze wyglądało dodatkowo zabawnie. Może mógłbyś powiedzieć parę zdań na temat znaczenia tej wizyty, twoim zdaniem? Znaczy, ja coraz częściej na różne pytania dotyczące polityki międzynarodowej zaczynam odpowiadać, nie wiem, ponieważ oczywiście Niemcy są kluczowym partnerem ekonomicznym Chin w Europie.
Chiny są, znaczy inaczej, Niemcy są ważnym partnerem ekonomicznym Chin w Europie, ważnym inwestorem. Dla Niemiec z kolei Chiny są partnerem kluczowym, większym niż Stany Zjednoczone dla gospodarki niemieckiej. Więc wydaje się, że wizyta Scholza to jest wizyta, która ma... Ja wiem, jak to określić, doprowadzić do tego, że Chińska Republika Ludowa nie będzie się jednoznacznie opowiadała po stronie tej nowej osi zła. Żeby Niemcy nie były zmuszone wycofywać się z Chin, bo będzie to ich kosztowało bardzo dużo. Natomiast, to w przemówieniu bardzo dobrze. To wybrzmiało. Natomiast z drugiej strony, no. Wydaje się, że polityka chińska z roku na rok jest coraz bardziej, mówiąc dyplomatycznym językiem, asertywna. Także mamy tutaj pytanie, czy wizyta Scholza w Chinach jest w stanie, czy kanclerz Niemiec jest w stanie wpłynąć na kierownictwo Chin, żeby zmieniło ten model polityki, który w tej chwili uprawia, bo niedawno nawet był w którejś z naszych gazet cytowany tekst włoski, gdzie Włosi wprost piszą, że oś zła składa się z Chin, Rosji i Iranu. Tak. Więc, a nie są oni jedyni, co więcej uważam, że mają rację, że tak naprawdę za bardzo wieloma niedobrymi zdarzeniami w polityce światowej stoi Pekin, tylko Pekin, który się nie angażuje bezpośrednio, a właśnie za pomocą swoich partnerów politycznych osłabia Zachód, czy też podpala kolejne obszary świata. I właśnie zmierza do tego, żeby zgodnie z chińską tradycją, że wojny należy wygrywać najlepiej nie prowadząc wojen. To jest fundament koncepcji Shunzi. Tak. I wydaje się, że Chińczycy próbują Zachód, a w szczególności Amerykanów, po prostu tak zmęczyć, tak wielością konfliktów, które muszą rozwiązywać, które muszą uczestniczyć, nawet nie osłabić, ale po prostu w momencie, kiedy to mówiliśmy tu kiedyś o tym urządzeniu, z którego na stół, gdzie siedzi czterech czy pięciu facetów w Waszyngtonie. Urządzenie nazwałeś lejkiem. Tak. No. Ale to mnie ono przypomina taki odwrócony okap kuchenny. No w każdym razie z tego urządzenia na stół w Waszyngtonie wciąż wypadają problemy i z tymi problemami musi sobie poradzić kilku starszych panów, którzy zaczynają już pomału tego nie ogarniać, bo jest tego za dużo wszystkiego. To tak jak powiedziałeś, że taka gra wojenna, to się toczy, jakiś brałem udział w grze wojennej, gdzie byłem tam jakimś sekretarzem stanu i tak mi się zaczęło zwalać na głowę dużo problemów, że w końcu przestałem w ogóle nad tym panować i zdecydowałem, że trzeba użyć broni atomowej. Tak, ale ja uczestniczyłem w paru natowskich grach wojennych i ja z kolei byłem przerażony, ponieważ tak naprawdę decydującą rolę odgrywał wcale nie dowódca naczelny, tylko oficer prasowy, który przychodził i mówił, że tego nie zrobimy, bo nas media nas rozjadą, tak. Prawda? To jest oczywista rzecz i to jest kłopot świata demokratycznego. To jest ogromny kłopot świata demokratycznego, że świat demokratyczny nie może sobie pozwolić, ma opinię publiczną, nie może sobie pozwolić na pewne działania, na które pozwalają sobie państwa niedemokratyczne. Natomiast wracając do Scholza w Chinach, no właśnie przyjechał przywódca kraju, który jest, nie dość, że jest krajem demokratycznym, to jeszcze opinia publiczna jest nastawiona bardzo na ratowanie swojego poziomu życia, swojej gospodarki, a w tym ratowaniu kluczową rolę odgrywają Chiny. Wobec tego przywódcy chińscy mieli
wyraźną przewagę w tym. No tak, to było widać nawet w czasie, prawda, kiedy Xi spotykał się z biznesem amerykańskim, on zapraszał ten biznes do Stanów i wszyscy ci biznesmeni, prawda, chętnie jechali, prawda, w ogóle też coś, co by. Coś, co po prostu nam. No, zgoda, natomiast. Obok państwa, tak. Natomiast rzeczywiście Chiny stanowią coraz większy problem, bo zwróćmy uwagę, że mamy atak Iranu na Izrael. Iran jest sojusznikiem wcale nie przede wszystkim Rosji, tylko przede wszystkim jest sojusznikiem Chin. Współdziała z Rosją za zgodą swojego głównego sojusznika. Bez Chin po prostu Iran by umarł z głodu tak naprawdę przez ostatnie lata. To Chiny eksportowały towary do objętego embargiem Iranu i Chiny kupowały irańską nielegalną ropę naftową, uznając, że ich embargo zarządzone przez Amerykanów nie obchodzi. Więc współpraca chińsko-irańska jest bardzo głęboka i bardzo solidnie ugruntowana. Wobec tego Iran nie sądzę, żeby zdecydował się na tego typu działania bez przynajmniej poinformowania sojusznika chińskiego o tym, co zamierza zrobić. I zwracam uwagę, że prawdziwa broń ostateczna w rękach Chińczyków, to jest w rękach Irańczyków, to jest zablokowanie cieśniny Ormus. Nikt o tym w ogóle nie mówi, prawda? Złapano, czy aresztowano jeden portugalski statek z załogą rosyjsko-filipińsko-pakistańską, zdaje się, który zdaniem Irańczyków transportował towary należące do Izraela. I koniec. I tam się nic nie dzieje, no bo Chiny importują ropę z tego regionu i byłoby to dla Chińczyków zdecydowanie niewygodne, gdyby nagle ten transport się urwał. Natomiast uderzenie w porozumienie Izraela z krajami arabskimi, bo tym z kolei był atak Hamasu, tym są stałe ataki Hutich na Morzu Czerwonym, no to z kolei jest jak najbardziej w chińskim interesie, żeby zajmować Amerykanów. Ale nie tylko zajmować Amerykanów, żeby przede wszystkim kraje arabskie, które próbują Chińczycy wciągnąć w swoją orbitę, nie wylądowały w obozie amerykańskim. Jak się dogadają z Izraelem, to automatycznie są dużo bliżej obozu amerykańskiego. To Amerykanie organizowali te porozumienia abrahamowe, prawda? A Chińczycy zorganizowali porozumienie saudyjsko-irańskie. No taka jest różnica. Więc wydaje się, że Chiny w dużej mierze stoją za przeróżnymi niedobrymi wydarzeniami, które się dzieją na świecie, tylko właśnie nie angażują się bezpośrednio, a wręcz bezpośrednio się od tych wydarzeń dystansują, tak jak dystansują się od wspierania Rosji. I bardzo uważają, żeby nie odkryto nigdzie w broni rosyjskiej jakichkolwiek podzespołów, na których byłoby made in China. Tak, ale ostatnio ukazał się bardzo ciekawy raport, można go znaleźć na stronie Atlantic Council, no, o tych eksporcie, znaczy tam jest nawet w tym raporcie pokazane, jak wzrosły eksport koparek do Rosji, tak? I samochodów ciężarowych też, tak? Konkluzja z tego raportu jest taka, że te koparki albo nawet nie muszą być używane na froncie do kopania okopów, tylko zwalniają inne koparki rosyjskie, tak, które mogą być używane na froncie, prawda? I te ale samochody... z drugiej strony na wojnie wszyscy zarabiali. No, samochody w tej chwili Rosja właściwie jest uzależniona od samochodów chińskich. Prawie wyłącznie eksport samochodów to są samochody chińskie. 70 parę czy 80% telefonów na rynku rosyjskim są telefony chińskie.
Nie wiem, jak u nas jest, ale... Nie no, u nas jest coraz mniej ze względu na blokadę Google'a i amerykańskich firm, no, tak, bo Amerykanie tutaj przeciwdziałają. Ten chiński po prostu nie chciał współpracować właśnie z Google'em, to koszmar, musiałem go zwrócić, ale... Aczkolwiek Chińczycy też się różnie przebierają, bo na przykład na rynku się pojawiły teraz samochody i bardzo są reklamowane. Niezwykle prestiżowej brytyjskiej marki MG. Tak, no bardzo. No więc właśnie, Chińczycy kupili markę. I to są to jest chińszczyzna. One są, moją uwagę zwróciły, że te MG są bardzo tanie, jakieś dziwnie. No, co okazuje się, że to są. Tak, ale że Chińczycy po prostu znaczek kupili jak firmowy. O tym mówimy, to chcielibyśmy też chyba zwrócić Państwa uwagę na ostatnie inwestycje Ilona Muska, jeśli chodzi o samochody elektryczne, bo on. Zdaje się, wycofał się w ogóle z Chin i przenosi całą swoją produkcję do Indii, gdzie jest w ogóle witany, gdzie jest jego zdaniem ogromny rynek. To jest dobry znak, no bo to znaczy, że Indie... No ale to jest w ogóle, bo oczywiście tutaj zresztą się pojawia, że można zarobić na szlaku z Indii do Europy, te Indie się tu pojawiają w Państwa głosach. Przepraszamy, że nie komentujemy na bieżąco, bo będziemy wracali w miarę możliwości. Natomiast i Indie, i Turcja, i po części Brazylia mają ogromną ochotę, żeby zacząć zarabiać na polityce zachodniego decouplingu, czyli dywersyfikowania inwestycji, wychodzenia z zależności od produkcji chińskiej. Zresztą tak samo jak wiele krajów w tej chwili zabiera się do poszukiwania tych pierwiastków ziem rzadkich, też żeby zastąpić praktyczny monopol chiński w tej dziedzinie. To jest, wiesz, to co mówisz, to chcieliśmy na to Państwu zwrócić uwagę, żeby to śledzić, bo to jest też nowy, jak gdyby, znak tego multipolarnego świata, że te kraje południa nagle zaczynają widzieć nowe możliwości zupełnie. Znaczy, no, kraje południa. Ta wizyta Macrona w Brazylii to była tego przykładem. No tak. Prawda, wiesz, Francuzi mówią, że są sąsiadami Brazylii, no co jest. rzeczywiście mają posiadłości blisko. No tak, tak, ale, no Gujanę. Gujanę, tak. No. Tak, więc to było znamienne, bo to była dobra wizyta, no bardzo taka. I tam były jakieś technologie nuklearne i tak dalej, za tym poszły. Pan Dziechciarz pyta, jaki jest stosunek Indii do Iranu. Dobry, ponieważ pamiętajmy, jaka jest perspektywa indyjska. Dla Indii jest jeden oczywisty przeciwnik, to jest Pakistan. Tak. Wobec tego... Znaczy Pakistan i Chiny jednak. Tak, ale wobec tego sąsiad Pakistanu musi być w dobrych relacjach z Indiami, zwłaszcza, że relacje irańsko-pakistańskie, irańsko-tureckie najlepsze nie są. Iran nie może przeboleć, że tą islamską bombę atomową mają Pakistańczycy, a Iran uważa, że z oczywistych powodów powinni ją mieć ajatollahowie. Więc tak, zresztą Indie próbują w tej chwili montować różne formaty, między innymi właśnie format Indie, Iran, Armenia, Grecja, Indie, Armenia, Grecja, Francja. Znaczy, ja bym powiedział, że ja widzę u władz indyjskich po raz pierwszy właściwie tak naprawdę poszukiwanie instrumentarium globalnego mocarstwa. Tak, bo do tej pory Indie rozwijały się oczywiście, choć dużo wolniej niż Chiny. Natomiast nie prowadziły polityki mocarstwowej. A w tej chwili, czyli nie szukały partnerów, satelitów, krajów, które będą od nich mniej lub bardziej uzależnione. W tej chwili zaczynają to robić i polityka indyjska jest coraz bardziej aktywna. No, niestety, 10 okrętów nad Morzu Czerwonym. No bo handel indyjski idzie tamtędy. Tak. No, tak naprawdę jedynymi, którzy nie mają interesów na Morzu Czerwonym, są Amerykanie.
Bo tam nic dla nich, do nich nie płynie. Tak, ale jak już wspomniałeś tu Armenię, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo to mi dzisiaj mygnęło, czy wczoraj, że ta baza w Nagornym Karabachu rosyjska jest zamykana. No, bo nie ma Karabachu. Sprawa się skończyła. Stara stalinowska metoda wysiedleń zadziałała kolejny raz. Tak. No, po prostu czystka etniczna jest... załatwiła sprawę. No, nie ma Ormian w Karabachu, to po co tam Rosjanie? Tak. No w każdym razie chcieli zwrócić na to państwa uwagę, na to, że te kraje południa i to wszystko się toczy, tak? No, i teraz tak. No, znaczy nie, pytanie, no nie toczy się. Jesteśmy w sytuacji kompletnego, jest co ileś tam lat zmieniają się bieguny magnetyczne Ziemi. Więc jesteśmy w tej chwili w fazie takiego politycznego przebiegunowania Ziemi, zupełnego. Wszystko się zmienia. No, zmienia się geografia, zmienia się sytuacja poszczególnych mocarstw, pozycjonowanie tych mocarstw i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to jest wyzwanie również dla nas, bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że Europa jest pępkiem świata. Europa się w tym świecie coraz bardziej marginalizuje. To już nie jest pępkiem świata. To jest, no na pewno nie jest pępkiem świata. No, Europa już oddała, że tak powiem, tę palmę pierwszeństwa Ameryce, no ale czuła, że jest właściwie w duecie ze Stanami Zjednoczonymi. No, my rządzimy, my Zachód. No, ale Europa... To zresztą widać po wizycie Scholza tak naprawdę. Europa znajduje się w bardzo szczególnej sytuacji. Albo Europa potrafi się politycznie i ekonomicznie zjednoczyć na tyle, żeby mówiła w światowej polityce jednym głosem. I wtedy oczywiście będzie się liczyć, bo Europa wciąż jest potężną gospodarką, Europa wciąż ma potężne armie. Pamiętajmy, że jednak armie europejskie wygrywają wszędzie. W jakimkolwiek starciu zbrojnym, takim pełnowymiarowym, nie biorą udziału, to wygrywają. No, czy to są Falklandy, czy to jest wojna w Iraku, czy to jest wojna na Bliskim Wschodzie, czy gdziekolwiek indziej. Wciąż jeszcze europejska sztuka wojenna i europejskie uzbrojenie wygrywa. No, oczywiście europejskie, amerykańskie powiemy, bo zazwyczaj Europa korzysta ze wsparcia Ameryki, ale często również sama Europa. No, pamiętajmy, że te, nie wiem, francuskie oddziały Legii Cudzoziemskiej, które właściwie dominowały w przeróżnych krajach, szczególnie zachodniej Afryki, czy stabilizowały władzę. W tej chwili z tym jest różnie, bo tam się pojawiła konkurencja w postaci Rosjan. Ale pamiętaj, że to było po kilkuset żołnierzy, czy tam tysiąc kilkuset żołnierzy, którzy potrafili dominować militarnie w państwie o milionie kilometrów kwadratowych. To trzeba też docenić. To nie jest tak, że Europa, tak jak tu niektórzy z państwa piszą, to już jest w ogóle muzeum. Nie. Natomiast Europa ma szansę na uczestnictwo w koncercie mocarstw tylko wtedy, jeżeli będzie Europą, a nie pojedynczymi europejskimi państwami, bo z całym szacunkiem, ale nawet 100-milionowe Niemcy wobec 1,5-miliardowej Indii są maluchem. No, maluchem. Zwracam uwagę, że skumulowane PKB indyjskie już w tej chwili dogania niemieckie. Prawdopodobnie Indie w ciągu najbliższych 2-3 lat przeskoczą Niemcy, bo na razie w tej klasyfikacji gospodarek są Stany Zjednoczone, Chiny, niektórzy tam próbują przeliczać te dolary i nawet twierdzą, że Chiny na pierwszym miejscu, co nie wydaje mi się przekonujące. Natomiast są Stany Zjednoczone, Chiny, potem jest Japonia, potem są Niemcy i Indie. Pamiętajmy, że Indie awansowały już z 10 miejsca na 5,
a wszystko wskazuje na to, że za chwilę przeskoczą Niemców, jeśli idzie o wielkość PKB. Oczywiście to jest PKB 1,5 miliarda ludzi, a nie 100 milionów, więc na głowę jest to znacznie mniej, ale jako wielkość gospodarki Indie się okażą za chwilę większe od Niemiec. Więc nawet wobec 300-milionowej Indonezji czy 200-milionowej Brazylii Niemcy są niewielkie, nie mówiąc o pozostałych krajach europejskich. Natomiast Europa jako całość, a 0,5 miliarda ludzi, to jest inna rozmowa. Jest pytanie, jak tę europejską politykę poukładać, bo rozmawiałem z ważnymi naszymi politykami nie tak dawno właśnie na temat tego, no jak odpowiedzieć na propozycję Europejskiej Federacji. No, ja mówię, że spokojnie, federacja może jeszcze jest trochę za wcześnie, bo Europa jest w 1/3 traktatem międzynarodowym, Unia Europejska, no ale Unia Europejska to Europa w oczach świata. W 1/3 traktatem, w 1/3 konfederacją, w 1/3 federacją. I przyspieszanie procesów federalizacyjnych jest groźne o tyle, że, no, że musi być zgoda obywateli, przekonanie obywateli, że tego typu rozwiązanie jest dobre. Mam wrażenie, że ten dialog pomiędzy elitami politycznymi a obywatelami nie jest najbardziej rozwinięty. Okay. No, jak o tym mówisz, to w Polsce w ogóle nie jest rozwinięty. No, w Polsce Europy nie używa jako straszaka. I w Polsce, chciałem powiedzieć wprost i w oczy, prawda, Donaldowi Tuskowi i tej ekipie, że zawalacie komunikację z narodem, no, w wielu kwestiach. No, po prostu zawalacie i to się odbije na tym, że po prostu stracicie władzę. To... No nie, no, ale tego dialogu, tak naprawdę nie ma nigdzie w Europie sensownego. Politycy coraz bardziej boją się obywateli. Natomiast pan Jan Lis pisze, że Europejska Federacja to utopia, najbliższe wybory rozbiją ten projekt. Otóż, panie Janie, ja nie jestem pewien, czy najbliższe wybory rozbiją ten projekt, ponieważ paradoksalnie zwycięstwo sił takich nacjonalistyczno-populistycznych to jest zwycięstwo sił, które rozumieją znaczenie projekcji siły i znaczenie potęgi. Się może okazać, że oni się za chwilę odwrócą się od swoich dotychczasowych poglądów w drugą stronę. W każdym razie to wymusi. Tak, bo tu państwo komunikują duży sceptycyzm wobec Europy. No więc powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli mówimy o tym, że chcemy coś znaczyć, że chcemy być podmiotowi w polityce międzynarodowej, to mamy dwa wyjścia. Albo Europa będzie zjednoczona, będzie ten wyczekiwany przez Henry Kissingera Mr. Europe, do którego można zadzwonić i zapytać o stanowisko Europy, albo Europa będzie polem rozgrywki innych mocarstw. Wtedy rzeczywiście jeden prezydent Francji będzie jechał do Brazylii, prezydent Niemiec będzie jechał do Chin, premier Wielkiej Brytanii do Indii, a premier czy prezydent Polski do Stanów Zjednoczonych i będą przyjeżdżali tutaj i realizowali w Europie interesy zewnętrznych mocarstw. Tak. Świetnie, no, może tak być. I Europa stanie się tak, Łukasz S., nie pudrujmy trupa. No, jeżeli Europa jest trupem, no to rzeczywiście nie ma czego pudrować. Taka obawa jest, panie Łukaszu, że Europa się nie potrafi ogarnąć. Natomiast argumentacja, że elity polityczne to nie są żadne elity,
no, elity polityczne są takie, jakie obywatele wybierają. No, czyli są takie, jakich obywatele, no i tyle. No pytanie, mówię, pytanie jest nie o Europa Federacyjna, Stany Zjednoczone, Europy, Bóg wie co jeszcze, jakbyśmy tego nie nazywali. Dajmy sobie spokój z nazywaniem, natomiast konsekwentnie wykonujmy dwie prace. Po pierwsze, pracę realnego pogłębiania europejskiej integracji, szczególnie w dziedzinie obronnej i politycznej, bo jak Europa nie będzie miała możliwości projekcji siły, jak to się ładnie nazywa, a na razie jej nie ma, to w świecie, w którym wróciła kluczowa rola sprawności militarnej, nie będzie nic znaczyć. Czyli Europejska Unia Obronna. Pamiętajmy, że jednoczenie Europy zaczęło się w roku 1947 od tego, że Brytyjczycy, Francuzi i Benelux zaczęli się wstępnie dogadywać w sprawie stworzenia Europejskiej Unii Obronnej. Tak. Że to nie wyszło, to inna sprawa, ale świadomość tego, że Europa musi mieć wspólną obronę, jest czymś absolutnie oczywistym, bo żadne państwo europejskie nie przeciwstawi się samodzielnie Rosjanom, nie przeciwstawi się samodzielnie Hindusom, Chińczykom, któremukolwiek z mocarstw. Wobec tego pytanie, jakie mamy wyjście? No, Europa toczyła wojny wewnętrzne przez całe swoje dzieje prawie, tylko że wtedy Europa dominowała nad światem, albo też sąsiednie mocarstwa były na tyle słabe, że nie były w stanie Europie czegoś narzucić. Kiedy się Europa zaczęła jednoczyć? Jak nam zagrozili Arabowie z Półwyspu Iberyjskiego, to nagle po 200-kilkudziesięciu latach takiego bezchołowia po upadku Imperium Rzymskiego, nagle udało się tę Europę posklejać, urodziło się z tego Imperium Karolińskie. Zresztą o historii można dowoli. Natomiast wchodzimy w epokę, w mojej ocenie, może się mylę. Zwróćcie uwagę, przecież ja nie wiem, czego się uczą dzieci teraz w szkole, ale ja pamiętam, że ja się uczyłem pieśni o Rolandzie, prawda? No tak. To przecież to była. No to, tak, to była ta zwycięstwie pod Poitiers. Tak, to była ta zjednoczona Europa, prawda? No tak. Która powstrzymała pod Poitiers inwazję arabską. Europa, która powstrzymała potem Imperium Tureckie. Tak. I tak dalej. Więc Europa się potrafiła jednoczyć. Co więcej, Europa była bardzo długo przekonana do tego, że jest jednością. A że w domu się bijemy, no bijemy się, owszem. Natomiast w tej chwili nacisk mocarstw zewnętrznych jest większy niż kiedykolwiek w przeszłości. Być może to można porównywać, ale też tylko częściowo z wczesną fazą Imperium Rzymskiego, kiedy Rzymianie mieli Partów z jednej strony, Kartaginę z drugiej, barbarzyńców z trzeciej, jakoś musieli też to imperium zbudować jego bezpieczeństwa, ale to jest kompletnie nieporównywalne w tej sytuacji. Państwo tutaj, przepraszam, ja tak wybiórczo. Państwu, że my nikogo nie panujemy u nas. No, w ostatnich paru miesiącach w ogóle nikt przez nas nie został zbadowany. Pan się uczył, tak, że z wszystkich krajów łączcie się. Całe pokolenia się tego uczyły na tym. Nic z tego nie wyszło, proszę pana. Tak. Nie, no wracając do tej głównej myśli. Na pewno europejska wspólna obrona, na pewno wzmocnienie wspólnej polityki zagranicznej, na pewno usprawnienie procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej, bo u nas się podniósł też straszny wrzask w sprawie głosowania większościowego. Tak. Tylko że na razie
to my dostajemy po głowie ze względu na obowiązywanie weta, bo to Węgrzy wetują decyzje unijne przeciwko Rosji, ważne dla naszego bezpieczeństwa i dla naszych pieniędzy, bo to dotyczy również wspierania budowy infrastruktury komunikacyjnej, na przykład z Ukrainą i tak dalej. Więc umówmy się, że oczywiście czyste głosowanie większościowe jest niesłychanie ryzykowne, ale pojawiły się propozycje. Kotka mówi, czy tu jest sens zadawać pytania bez odpowiedzi. Jak pan widzi, biegną tutaj te pytania bardzo szybko. Zaraz do pana pytań wrócimy. Staramy się zresztą jakoś reagować na bieżąco, ale wracając do tej głównej myśli. Więc zamiast mówić o Europejskiej Federacji, mówmy o sprawności Europy. Jeśli idzie o to głosowanie, padła dobra propozycja o tym, żeby zastosować weto wzmocnione, czyli na przykład dopiero kiedy dwa lub trzy kraje wetują, to traktuje się to jako weto, a jeden kraj może tylko opóźniająco zadziałać w stosunku do pewnych decyzji. Pan Grzegorz Sośnicki pyta, czy Europa musi być mocarstwem. To znaczy, panie Grzegorzu, usiłuję cały czas to powiedzieć. Mianowicie, Europa nie musi być mocarstwem, tylko to jest pytanie, trochę, czy na jakim poziomie pan chce żyć? Przede wszystkim, czy być przy stole, gdzie? Czy być menu. Wojna w Ukrainie jest pierwszą wojną wewnętrzną w Europie, mającą status wojny zastępczej. Jeżeli Europa nie będzie wystarczająco silna, to stanie się przedmiotem polityki i miejscem rzeczywiście różnych wewnętrznych konfliktów i wojen. I wtedy istotnie marzenie niektórych z Państwa, żebyśmy toczyli wojnę z Niemcami, może się zmaterializować, tylko no. Przepraszam, nie wiem, czy to jest nasz interes. Oczywiście tu jest kwestia jak tę jedność europejską budować, żeby nikt nie poczuł się skrzywdzony, tylko pamiętajmy o tym, że to trochę zaczyna wyglądać w ten sposób, że jak budowano jedność europejską przed II wojną światową. Też wszyscy mówili o swoich interesach, a w międzyczasie Hitler podpalił Europę. Więc jeżeli będziemy dyskutować, a Rosjanie będą nas najeżdżać, to może się okazać, że dyskutujemy chwilę za długo. Jest potrzebny na pewno pomysł na Europę. Jest potrzebny pomysł na Europę, który nie będzie szedł za daleko, ponieważ jeżeli obywatele się nie zgodzą, to prognozy części z Państwa, że Europa się rozsypie, mogą się sprawdzić. Tylko jak one się sprawdzą, to ja bym powiedział, że nie jest to problem dla... To nie jest to problem dla krajów dużych, bo one sobie jeszcze będą radzić. One sobie nie poradzą za lat 10-20, a na początku dostaną kraje małe i średnie, takie jak my, zwłaszcza tak jak my położone. Więc no po prostu musimy się zdecydować, czy być w menu, czy być przy stole. Bo stół światowy się zmienił. Słuchaj, w tym musimy w końcu poruszyć ten temat tytułowy, no. Bo zaczęliśmy od tego świata, który się zmienia i tych różnych rzeczy, które się zmieniają. I chciałbym ci zadać pytanie, czy to już jest? Tak, pozwól, że jedną rzecz, bo nasz widz Kotka ma pretensje o to, że my nie odpowiadamy na jego pytania. No więc jedno z pytań jest, czy wizyta Dudy w USA, spotkanie z Trumpem to błąd? To jest bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć.
bo zależy, co wyniknie z tego spotkania z Trumpem. Wydaje się, że jest to pomysł dyskusyjny wysoce, natomiast być może nastąpił pewien podział obowiązków wewnątrz grupy rządzącej w Polsce i Andrzej Duda, który jest odchodzącym prezydentem i o którym wszyscy wiedzą, jakie ma sympatie, obstawia, że tak powiem, sukces Trumpa. To jest, miejmy nadzieję, że tak jest, że to jest, ja że to jest element wewnętrznego porozumienia w nielubianej przez jednego z naszych widzów pojęcie elicie władzy. Natomiast jeżeli jest to inicjatywa indywidualna prezydenta, no to jest to po prostu naruszenie konstytucji, dlatego że Konstytucja Rzeczpospolitej bardzo jasno mówi, że politykę zagraniczną państwa prowadzi Rada Ministrów. Prezydent jest tutaj związany, zresztą w momencie, kiedy był pewien spór Lecha Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem jeszcze w czasie prezydentury Kaczyńskiego, wykładnia Trybunału Konstytucyjnego właśnie była taka, że prezydent oczywiście może jechać gdzie chce, natomiast ma obowiązek wykonywać instrukcje Rady Ministrów. Więc zakładam, że tutaj było porozumienie, bo było spotkanie ministra Sikorskiego z prezydentem przed jego wyjazdem. Więc jeżeli tak jest, to nie jest to błąd, aczkolwiek jest to gra wysoce ryzykowna. Jeżeli tak nie było, to jest to błąd. Tak, i tutaj wszystko zależy od tego, prawda, że żeby w tej chwili strony, że tak powiem, się nie krytykowały, nie wyśmiewały je pomysłów jedna z drugą i tak dalej. Tak, zresztą w tym samym kontekście możemy chyba ująć tę dyskusję króciutką, jaka się wytworzyła pomiędzy premierem a prezydentem, jeśli chodzi o przystąpienie Polski do tej europejskiej tarczy, prawda? Do obrony powierzchni europejskiej, prawda? Gdzie prezydent wyraził wątpliwości, że to jest wspieranie przemysłu niemieckiego, tak? Donald Tusk odpowiedział, że przecież możemy robić dalej to, co robimy, budować szybko swoją tarczę i przystąpić do tego projektu. To jest niesprzeczne. Zresztą no, prezydent się potem złagodził swoje stanowisko w tej kwestii. Wiadomo, że w tej tarczy będzie dominował ten przemysł, który jest najsprawniejszy i tam będą zamówienia. Jeżeli premier niemiecki będzie najsprawniejszy, to będzie logiczne, że tam będą zamówienia. Jeżeli polski będzie, oby był najsprawniejszy, to w Polsce będą zamówienia. A być może w ogóle zostanie dokonany jakiś podział tych zamówień, prawda? I te zamówienia będą jakoś rozłożone. No, zawsze przy takiej konstrukcji Europy, jak i wolnym rynku i prawda, przepływie idei, jakie mamy w tej chwili, no to nie ma tak, że prawda, jakiś niemiecki zakład się zamknie i tylko on będzie produkował. Prawda. Na pewno wszyscy będą w tym uczestniczyć, przy jakieś komponenty, podzespoły i tak dalej. Nie, no, i tak to jest dalej. Oczywiste. To jest oczywiste znowu. Nie miejmy złudzeń. Ta opowieść o tym, że Europa będzie rządzona przez Niemcy, jest opowieścią zdecydowanie na wyrost. Nikt nie jest w stanie uciągnąć wózka europejskiego samodzielnie. Na tym to polega. W historii była kiedyś Europa ciągniona przez no nie, Niemcy. Było jakieś cesarstwo. Były kraje dominujące. Był okres dominacji Niemiec i tak dalej, i tak dalej. Natomiast umówmy się, że jeżeli mamy grać do jednej bramki, to nie możemy się na dzień dobry kopać po kostkach. Tutaj, dobrze, ale przejdźmy do tego pytania, które zadaliśmy na początku, a potem wróćmy do pytań jednak o tą trzecią wojnę światową. No bo... Znaczy, według mnie trzecia wojna światowa wisi w powietrzu. Jak popatrzysz na historię Europy czy świata, to atmosfera, ale również pewne sekwencje wydarzeń z roku 1913
polecam Państwu starą, dobrą lekturę sierpniowych salw Barbary Tuchman. W jaki sposób doszło przypadkowo do wybuchu wojny, która kompletnie zmieniła Europę. Ale tej wojny wszyscy wtedy chcieli, tak? Bo wszyscy myśleli, że to się szybko potoczy. Prawda? No bo wszyscy uważali, że nie trwa dwa tygodnie. Tak. Podobnie działo się przed II wojną światową. Też eskalujące konflikty coraz bliżej nas, które no właściwie nie wyglądały na prowadzące do wojny globalnej, a do takiej doprowadziły, bo ja nie mówię tylko o wewnętrznej wojnie europejskiej Hitlera, bo wiadomo było, że Hitler do tego zmierza. Natomiast doprowadziło to do konfliktu absolutnie globalnego. Więc i też toczyła się jakaś wojna Włosi w Abisynii, tutaj Albania, tutaj Mandżuria. Pozornie to wszystko się kręciło gdzieś po peryferiach. Tu Niemcy żądają Sudetów, dobrze, ale każdy ten krok eskalował napięcie. Eskalował napięcie, które w pewnym momencie wymknęło się spod kontroli i no i koniec. I znowu było mocarstwo niemieckie, ówczesne, hitlerowskie, które przestawiło państwo na tryb wojenny, na tryb państwa stanu wyjątkowego, jak to określał profesor Ryszka. I tego typu państwo jest w tej chwili Federacja Rosyjska. Jeżeli tego typu państwo wchodzi w tryb wojenny, a Rosja w niego weszła, to z niego nie może wyjść. Dlatego, że nie dlatego, że ma przemysł przestawiony na gospodarkę wojenną nawet i tak dalej. Natomiast całe społeczeństwo jest nastawione na wojnę i na sukces wojenny. I nawet w reżimie totalitarnym w sposób oczywisty, wbrew większości obywateli, rządzić nie można. To dzisiaj mamy całą Polskę pełną kombatantów walki z komunizmem. W rzeczywistości komuna miała całkiem sporą społeczną akceptację, umówmy się, a jeszcze bardziej miała życzliwą obojętność. Tak. Opór był wbrew pozorom naprawdę przywilejem nielicznych wtedy. Więc Putin musi mieć poparcie. Żyć, tak. Putin musi mieć poparcie. A żeby mieć poparcie, to on w tej chwili uruchomił maszynę wojenną i musi, jeżeli wygra na Ukrainie, to na kogoś musi napaść. Dlatego tak ważna jest obrona Ukrainy. To nie jest tak, jak tutaj niekiedy komentowano na tym czacie, akurat chyba nie dzisiaj, że to jest ukraiński ukrpol i tak dalej. Nie. To jest, jeżeli Rosjanie wygrają na Ukrainie, to będą szli dalej. Albo po linii najmniejszego oporu, a to jest krótka piłka, do Mołdawii, do Gruzji, a bardziej prawdopodobne, bo to jest cała ich propaganda, cała ich narracja, że toczą wojnę z NATO. Wobec tego będą próbowali testować NATO. Pewnie bardziej za pomocą zielonych ludzików, czyli w modelu wojny 2014 roku, ale będą próbowali to zrobić. I wtedy mamy dwie opcje. Załóżmy, że Rosjanie zajmują, nie wiem, Rzeszycę. No bo to jest 22 km od granicy rosyjsko-łotewskiej, mieszkają Rosjanie, zajmują Rzeszycę. No i teraz pytanie. I nie idą dalej, puszczają tam zielonych ludzików, pojawiają się oczywiście ludzie w mundurach, które jak wiadomo można kupić w każdym sklepie. No, przypadkowo mają trochę ciężkiego sprzętu rosyjskiego, no ale to też można kupić w każdym sklepie właściwie, więc nie ma problemu. Natomiast okej. I teraz nie idą dalej. Czy my, nie my w Polsce, tylko my,
NATO w Waszyngtonie i w SHAPE w Brukseli, podejmujemy decyzję o wejściu w pełnoskalową wojnę z Rosją, czy mówimy, że poczekamy. Jak mówimy, że poczekamy, to cała opowieść o solidarności NATO, no nie, o tym jednym obronie, inchu, o tym jednym milimetrze, tak jest, terytorium NATO idzie do kosza. Idzie do kosza, to oznacza koniec NATO. Tak jak fakt, że Rosjanie, pan Feszczuk nie pytał mnie jeszcze o Armenię, wobec tego muszę o Armenii powiedzieć, tak jak brak wsparcia dla Armenii w konflikcie z Azerbejdżanem, w gruncie rzeczy zabił to rosyjskie NATO, czyli ODKB. W tej chwili nikt go już nie traktuje poważnie. Oznaczałoby to de facto koniec sojuszu, przynajmniej jako organizacji obronnej. Być może jako miękki sojusz polityczny by zostało. Okej, więc a z kolei jeżeli odpowiadamy, to wchodzimy w ryzyko pełnoskalowej wojny pomiędzy NATO a Rosją, czyli wojny sojuszy, które w sumie dysponują mniej więcej 12 tysiącami głowic atomowych. I to boli. Feszczuk napisał, czekałem na Armenię. No i ja odpowiadam na potrzeby naszych widzów zawsze. Armenia się tu pojawiła w kontekście tego, że ale powiedzieliśmy o tym, że ta baza rosyjska w Nagornym Karabachu została zlikwidowana. Jak zlikwidują bazę w Gyumri i tą bazę w Gyumri zastąpi baza natowska, to dopiero będzie dobra wiadomość. Pan Jan Lis mówi Ararat dla Armenii. Myślę, że Ormianie by się z tego ucieszyli bardzo, ale Ararat Rosjanie sprzedali Turkom, bo taka jest prawda, bo Ararat nigdy przed XX wiekiem nie należał do Turcji. Więc jest to... Tutaj ja rozumiem, że jeśli chodzi o pana Łukasza Lubomira, to takie żarty możemy sobie oczywiście nabijać się, co zresztą nie jest prawdą, bo to jest pierwsze mocarstwo w tej chwili europejskiej, tylko Francja właśnie jest i ma... No Francja jest jedynym członkiem Unii Europejskiej, który dysponuje bronią atomową. No. Natomiast pamiętajmy, że Francja jest jednocześnie Francuzi mają wystarczająco dużo determinacji, żeby działać w interesie całej Europy. Z tym mam pewną obawę, ponieważ Francja ma najsprawniejszą tak naprawdę na zachodzie Europy, przynajmniej armię. Natomiast to jest armia kolonialna w dużej mierze, po pierwsze. A po drugie, armia wychowywana właśnie w takim duchu, który tu się w wielu uwagach pojawia, że to my, Francuzi, załatwiamy nasz narodowy interes, a interes wspólny Europy to może jak nie koliduje z naszym. Zawsze chodzi o wielkość Francji, prawda? Tak. Znaczy Francuzi żyją cały czas mitem, że są mocarstwem. No i tyle. Czy Francja wyrugowana z Afryki jest zdolna zająć politycznie i gospodarczo Kaukaz i Zakaukazie? Czy to nowa France Afrique z nowym rządem emisariuszy afrykańskich? No, nie jest oczywiście zdolna zająć Kaukazu. Ale poświęćmy temu parę zdań, bo przecież ta cała francuska polityka, jeśli chodzi o ten... Zakaukazie, tak? Nie Zakaukazie, Kaukaz Południowy. Ja moim studentom mówię, że Zakaukazie tam jest traktowane jako obraźliwe, bo to jest Zakaukazie dla Rosjan. Kaukaz Południowy to przecież jest odpowiedź na to, co Rosjanie robią w dużej mierze, co Rosjanie robią w Afryce. Poza tym zwróćmy uwagę, że mają ogromną diasporę armeńską, przecież Francuzi tam i znaczącą, ale bardzo wpływową, tak, prawda? I po prostu, no jak Rosjanie, że tak powiem, w tej Afryce zaczynają, no to Francuzi pokazują. To nie, no, ale Francuzi zawsze byli na tym Kaukazie trochę zaangażowani.
od pierwszej wojny światowej, tak zawsze naprawdę. To było w kontekście w stosunków ze Turcją. Tak, ale poza tym pamiętajmy, że to, ten obszar Kaukazu Południowego jest dla Francuzów bardzo dobrą okazją na przykład testowania relacji francusko-indyjskich. Tak. Bo Hindusi tam są również zainteresowani. Z kolei zgrzyty francusko-tureckie na Morzu Śródziemnym, gdzie o mało nie doszło do starcia wojskowego okrętów francuskich z tureckimi parę lat temu. Francja wyraźnie wspiera Grecję w relacjach z Turcją i tak dalej. Wobec tego dla Francuzów jest to obszar może nie priorytetowy, ale obszar, w którym oni mogą napiąć muskuły i pokazać, że są mocarstwem. Tak. Sami niczego tam nie zdziałają, bądźmy szczerzy, kluczowe jest zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. Ale tak mogą naprawdę. Te wtyczki Rosji dawać w nos. Mogą Rosjanom dawać wtyczki. Natomiast ja bym nie był tak pewny, czy ten koniec Francji w Afryce już nie nastąpi. Pamiętajmy, że Afryka Zachodnia jest wciąż uzależniona ekonomicznie od Francji. Jest frankofonią poza tym, językiem komunikacji, bo tam jest francuski tak naprawdę, bo a nie żaden z języków lokalnych. Pieniądz jest gwarantowany przez Francję. No, franki są wszędzie, takie czy inne. Połowa tamtejszych elit politycznych kształciła się we Francji, tak. Więc dużo jeszcze czasu upłynie i Rosjanie nie będą w stanie tego zastąpić. Znaczy, jeśli mówimy o psztyczkach, to raczej Rosjanie dają tutaj psztyczki Francuzom, tak. niż ich wyrugowują. Tak, bo tutaj mamy całe Maroko, prawda? Ale Maroko, które jest nieruszone, ale nawet ta dawna francuska Afryka Zachodnia też tam od Nigru poczynając, co prawda Francuzów wyrzuca, ale wyrzuca ich na poziomie demonstracji, czyli usuwania żołnierzy, tak. Natomiast jest uzależnione gospodarczo od Francji bardzo głęboko i jak mówię, również spleciona z francuskimi elitami, więc ja bym tutaj krzyżyka na Afryce Zachodniej nie stawiał. Trochę czasu jeszcze musi upłynąć, a zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że raczej Francuzi będą próbowali odbudować swoje wpływy. Tutaj walczy, czy Ruski powinny mieć zakomunikowane, że w razie ataku na Polskę Królewiec będzie przez Polaków zaanektowany. Ja bym... Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tego nie mówił, bo po pierwsze obawiam się, że przy obecnym stanie polskiego wojska byśmy tego nie byli w stanie zrobić. Po co mamy anektować Królewiec? Nam Królewiec jest potrzebny jak rzep do psiego ogona, bo to byłaby gigantyczna skarbonka, w którą trzeba inwestować. Natomiast Królewiec przede wszystkim przestał odgrywać swoją rolę. Po rozszerzeniu NATO na Szwecję i Finlandię, Królewiec przestał być potencjalną, jak to się mówi w języku wojskowym, podstawą do agresji na Zachód. Królewiec w tej chwili jest twierdzą, która ma nas uwierać, owszem. Słuchaj, ja rozumiem. Natomiast nie jest tym, czym był, bo ja używałem zawsze takiej metafory, że okręg królewiecki czy królewiec to jest taki rosyjski pistolet wymierzony w Europę. Otóż w tej chwili ten pistolet ma zwiniętą lufę i jest taką kresową rosyjską twierdzą, która ma opóźnić potencjalny atak europejski, więc to jest trochę inna, to trochę inna sytuacja. Wiesz, ja zupełnie nie rozumiem, skąd się biorą takie pomysły, żeby nagle jak zaanektowanie tego Królewca. To jest tak głupie, rozumiesz, ten pomysł. Przecież to jest, nawet jakby się to udało, to wiesz, no po prostu jak utrzymać tych ludzi? Przecież musielibyśmy ich utrzymywać, tam jest kilkaset tysięcy ludzi, kurczę. Rosjan bardzo szczególny, jest tam nam to. Ja rozumiem, potężna rozumiem w ogóle grupa, tego sposobu myślenia. Znaczy ja rozumiem, że to by oznaczało ich wysiedlenie, no właśnie metodą Karabachu. No jakbyś to, dokąd byś ich wysiedlił? Do Rosji. No tak, Rosja by otworzyła ramiona i ich przyjęła. No, no
nie, no ale by mogliby nawijać przez Suwałki na Białoruś, a potem do Rosji. Ale tą metodę coraz częściej się stosuje. Znowu mamy tę Armenię i czystkę etniczną w Górskim Karabachu, którą Bogiem a prawdą próbował powtórzyć Izrael w Gazie. Przecież. Bo no, ale, dokładnie według tego samego modelu. Nie wyrzucić, nie wysiedlić w postaci wsadzenia w pociągi i wysiedlenia po stalinowsku, tylko ich zmusić do tego, że sami uciekli. A potem umyć ręce, my nie mamy z tym nic wspólnego. U nas jest wolność, chcieli wyjechać, to wyjechali. No przecież tak mówią. Mamy 30, prawda, i nie wiem, parę milionów obywateli, ogromny obszar do tutaj, do Zagod. Po co nam ten Królewiec? No kurczę, naprawdę nie rozumiem tego myślenia. No nie, no mówię, Królewiec jest tak naprawdę rosyjską twierdzą. Nie, do Niemiec nie powinien wrócić żaden Królewiec, bo jak Królewiec wróci do Niemiec, to zaraz, proszę pana, tak, się otworzą inne, że tak powiem, trupy, tak, w szafie. Tak, Wolny przypomina mi nasze toasty z czasów studiów, kiedy to wznosiliśmy właśnie toast za polsko-chińską granicę, tak na było. Uralu. Tak, ale to, to dobra, oczywiście ale jak już przeszliśmy do pytań, to wróćmy do początku. No bo tam ktoś chyba... Na początku to w ogóle mieliśmy głosy w cyrylicy. Tak. Ale oczywiście, ale tutaj jest ważne, ten z Polski wycofują się wielkie, tak, koncerny jak Volvo, Scania, Nokia, Michelin, bo koszty pracy w Polsce są wysokie, tysiące ludzi traci pracę, czy to oznacza, że czeka nas bieda w Polsce? To oznacza, że nasza pewna epoka się dla nas kończy, niewątpliwie. Nie, no to oznacza tyle, że my zaczęliśmy być normalni nareszcie, bo myśmy rzeczywiście wygrywali konkurencyjnie tanią pracą. Zresztą to nasze protesty rolnicze w dużej mierze się też z podobnym modelem gospodarczym wiążą. I przestajemy być atrakcyjną montownią, bo są tańsi producenci, którzy będą mogli te montaże wykonywać. I oczywiście to oznacza, że czeka nas bieda, jeżeli nie potrafimy zmodernizować Polski. Mamy w tej chwili pieniądze, tak, mamy w tej chwili pieniądze, potencjał ludzki, wykształcenie, know-how. Nie mamy argumentu. Właściwie jedynym argumentem jest wojna, tak naprawdę. Żeby nie powiedzieć o opcji modernizacji Polski, czyli wejścia Polski w taką ścieżkę ekonomiczną, na jakiej są, nie wiem, Szwedzi, Duńczycy czy Niemcy. Tak, możemy. I tutaj. You welcome. Tutaj Marku znowu. Gospodarka oparta na wiedzy, na to powinniśmy wydawać pieniądze z KPO głównie, żeby tę gospodarkę przekształcić. Mamy na to wreszcie papiery, bo przez 30 lat brakowało w Polsce dramatycznie kapitału. Co prawda PiS przepuścił sporo tego kapitału, ale jeszcze trochę mamy. I brakowało know-how właśnie. No, znowu jest apel do ekipy rządzącej. Przedstawcie Polakom swoją, że tak powiem, pomysł na to, żeby tak zrobić. Myśmy tu kilkanaście razy mówili, że nowe pchnięcia, że tak powiem, naszej gospodarki są nam potrzebne. I to nie tylko w sensie, że trzeba CPK tylko zbudować, prawda? Tylko po prostu no, trzeba kompleksowo pomyśleć i zacząć realizować przebudowę kraju, bo tak. Jak pan Grzegorz pisze, się dzieje. Po prostu straciliśmy tę atrakcyjność taniej pracy i no, czekamy na ten pomysł. No, ale to było wiadome, że stracimy. No, przecież no, tak. Tanią pracą konkurowała Hiszpania i w tej chwili Hiszpanie, którzy nie bardzo potrafili dokonać, częściowo dokonali tego skoku cywilizacyjnego, tylko częściowo, w tej chwili mają dramatyczne bezrobocie, prawda? Tak. Największe w Europie. Myślę, że dużo lepiej udało się to na przykład Finlandii. I myślę, że w ogóle, bo tu jeszcze padło parę pytań dalej o kwestie bezpieczeństwa, ja bym wrócił znowu z projektem finlandyzacji Polski.
finlandyzacji Polski. Zresztą prezydent Finlandii to brutalnie powiedział, że Europa powinna się sfinlandyzować w sensie obronnym, bo Finlandia to jest kraj, w którym 70% obywateli deklaruje, że poszło ją bronić. Tak. U nas niecała połowa. Nie mówiąc o paru innych krajach, gdzie to schodzi do 18% chyba w najgorszym kraju europejskim. Finlandia jest krajem, w którym praktycznie każdy obywatel ma broń. Finlandia jest krajem, który wyszedł z kryzysu wynikającego z upadku Związku Sowieckiego, bo rynek sowiecki był również głównym rynkiem dla produkcji fińskiej. Finowie potrafili się zmodernizować, stworzyć Nokię, doprowadzić do upadku Nokii zresztą, ale równocześnie no, mieć może nie tak sztandarowe produkty, no, ale jednak... Choć się odkupili. Ja jestem zwolennikiem Nokii. Używam telefonów Nokii od zawsze. Tak. I ostatnio mam... Jak moi koledzy narzekają nawet na iPody, że tam się zawieszają, moja Nokia, wydałem dużo pieniędzy, nie ukrywam, ale moja Nokia się mi przez 3 lata nigdy nie zawiesiła, nadal jest sprawna, ma świetny procesor, w ogóle... Nie, no ale właśnie Finowie zdołali wyjść z tego dołka i to nie przez tanią pracę, nie przez wycinanie lasów, tylko przez realną modernizację gospodarki. Tak. Od Finów powinniśmy się zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa, jak w dziedzinie... Finlandyzujmy się. Tak, zarówno w dziedzinie bezpieczeństwa, jak w dziedzinie gospodarki powinniśmy się właśnie uczyć, jak z tego ślepego zaułka wyjść. Tutaj jest dyskusja o Iranie. No moglibyśmy panom, państwu powiedzieć o Iranie, bo tutaj jeszcze Iran zrobił więcej dobrego dla Polski, przywołuje tutaj pan Waldemar Wolny. No, to są polscy uchodźcy i tak dalej. Natomiast w Iranie rzeczywiście mieliśmy dużą sympatię. Uważam, że popełniliśmy mnóstwo błędów w polityce wobec Iranu, bo znaczy nasz stereotyp Iranu to jest stereotyp jakiegoś ciemnego, rządzonego przez jakichś ciemnych mułów. Ja natomiast kiedyś, kiedy miałem okazję wykładać przez pewien czas na Uniwersytecie w Ankarze, spotkałem kolegów z Iranu. No, ja muszę powiedzieć, że jeśli idzie o profesorów, tak. Ja muszę powiedzieć, że jeśli idzie o poziom naukowy, poziom ogólnej kultury, komunikacyjny, językowy, to oni byli o dwie długości przed Turkami z jednego z czołowych uniwersytetów tureckich. Ja nie wspominam, że uniwersytet w Teheranie jest o 200 miejsc wyżej na liście szanghajskiej niż warszawski. Mimo tych wszystkich ograniczeń ideologicznych, mimo niesympatycznego, delikatnie mówiąc, rządu i tak dalej. Więc... My tu dyskutowaliśmy o Iranie. Pamiętasz, że mówiliśmy, tak, że błędem było wejście i zorganizowanie tej... No tej słynnej konferencji. No mówię, tej konferencji było... broni Jacek Czaputowicz, twierdząc, że ona nam dała dużo w relacjach polsko-amerykańskich. No tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Trzeba było obronić, moim zdaniem, stanowisko, że taki kraj, który ma dobre... kraj, który jest sojusznikiem Ameryki, ma dobre relacje z Iranem, może być dostarczycielem dobrych usług. Oczywiście, no, jeśli... umie to robić, tak? Bo myśmy niby tych dobrych usług dostarczali, ale pamiętam, że zawsze wychodziło na jaw, że w Warszawie ma się odbyć jakieś spotkanie między... Nie tak jak Norwegowie, które z Wietnamem były negocjacje, no to nagle się okazało, one się toczyły parę lat i wyszły na jaw dopiero, jak już były podpisane były porozumienia. Ale generalnie dobre relacje z krajem agresywnym, krajem osi zła, nie szkodzą, bo właśnie można wystąpić jako ten broker interesów wspólnych. No, jednym z głównych czynników, które sprawiły, że Polska mogła umorzyć swoje długi w pewnym momencie, była ta słynna operacja Sambon, prawda? No, gdybyśmy nie mieli dobrej relacji z bandyckim reżimem Saddama Husajna,
a mieliśmy przez lata, no to nic byśmy tam nie mogli załatwić. Z tymi służbami, tak naprawdę mówię. No nie, ale w ogóle no, Polacy tam budowali drogi, cukrownie, no tak. Mieli świetną opinię. Zresztą dużym błędem amerykańskim było, że dużym błędem amerykańskim było to, że nie wykorzystali tego polskiego doświadczenia. Tak, ja muszę powiedzieć, że ja miałem kolegę, który już nie żyje tutaj, pana Krzysztofa, który spędził w Iraku no parę lat jako inżynier taki budowlany i on jak bardzo się interesował polityką zagraniczną, jak zobaczył, jak Amerykanie postępują, jakie są ich marzenia, jeśli chodzi o to, co można zrobić w Iranie, jeśli chodzi o demokrację, to się chodził i się wyśmiewał z tego. Tak, i powiedział, Jezus Maria, co oni, przecież oni nic nie wiedzą o tym Iraku, nic nie wiedzą. Tak, i przypomniało mi się, jak o tym mówisz teraz, tak? No nie, no bo w polityce, w dyplomacji nigdy nie nosi się wszystkich jajek w jednym koszyku. Siłą polityki jest to, że można sięgnąć po bardzo różne instrumenty, a jeżeli nie musi się mieć w kimś wroga, to po co go mieć? Tak, ja chciałbym Państwu powiedzieć, że my skończymy dzisiaj wcześniej trochę, bo jeszcze ze mną zobowiązania pana ambasadora, ale wrócę teraz do tych jajek w koszyku. Czy mamy rosyjskie jajko w koszyku? Nie, rosyjskiego nie mamy, ale gorzej. Nie mamy wiedzy o tym, jak wyglądają rosyjskie jajka. Może w ten sposób, czy dokładniej nie mamy kontaktów z nawet z tymi alternatywnymi elitami rosyjskimi, czyli tymi, które są w różnym stopniu przeciwne bądź sceptyczne wobec rządów Putina i rządów tej grupy. To znaczy, co, kompletnie nic? No, mam wrażenie, że kompletnie nic. No przecież to jest ciężki błąd, uważam. To jest uważam znaczy, mówimy o interesach Rzeczypospolitej. Mówimy o interesach Polski. A nie o sympatiach, tak? Jest to ciężki błąd, bo mamy bardzo ograniczoną wiedzę o tendencjach, które są w Rosji. Mamy bardzo ograniczone możliwości jakiegokolwiek wpływania na rosyjskie sprawy. I co więcej, nawet przez tych Rosjan, którzy są na emigracji, jesteśmy postrzegani jako naród, a właśnie jako naród, a nie państwo, genetycznie antyrosyjski. To nie jest przypadek, że rosyjskie centrale emigracyjne są w Berlinie i w Wilnie, a nie w Warszawie. No jednak w okresie międzywojennym to tutaj przyjeżdżał Borys Sawinkow do Piłsudskiego. Teraz ludzie z rosyjskiej emigracji mówią, że nie mają po co przyjeżdżać do Polski, bo spotkanie z kimkolwiek z Rosji w Polsce zaczyna być stygmatyzujące. No przecież widzimy, że nie wiem, kontakt naturalny wywiadów czy kontrwywiadów, wtedy kiedy myśmy przez Rosję ewakuowali swoich żołnierzy, tam jakiś sprzęt z Afganistanu, posłużył potem do tego, żeby tych ludzi oskarżyć, że oni się kontaktowali. Tak. Czy James Bond nie kontaktował się z Rosjanami w okresie zimnej wojny? Mamy taki stereotyp. Mamy taki stereotyp, a zwróćmy uwagę, że zarówno nasi przeciwnicy w Rosji, jak nasi przeciwnicy, a zwolennicy Rosji na Zachodzie, wkładają dużo wysiłku, żeby dorobić Polakom gębę, przepraszam, w cudzysłowie, rusofobów. Tak. I odnoszą w tym bardzo duży sukces, więc nie mamy rosyjskich jajek w koszyku, nie mamy indyjskich jajek w koszyku. Przypominam, od lat nie mamy ambasadora w Indiach. Relacje polsko-indyjskie są, delikatnie mówiąc, marne. Od lat nie mamy ambasadora w Izraelu.
Co nie tylko oznacza to, że wewnątrz pisowskiej kamaryli się ludzie kopali po kostkach i się wypychali, bo ja wiem, że w niektórych krajach na przykład wysyłano po 3-4 różne pisma agrema o kolejnych ambasadorów, którzy nie przyjeżdżali, bo się zmieniał kandydat w międzyczasie. No co ośmiesza państwo, ale jak popatrzymy po całej liście ważnych dla nas krajów, to my nie mamy, przez lata nie mieliśmy żadnego dobrego pomysłu. W tej chwili wydaje się, że obecny rząd musi się koncentrować na kwestiach bezpieczeństwa i obrony i musi się koncentrować na elementarnej odbudowie pozycji Polski w Europie. No w porządku. I zdaję sobie sprawę z tego, że zasoby finansowe, intelektualne, personalne są ograniczone. Ale mamy ogromnie dużo rzeczy do załatwienia, bo polityka międzynarodowa już nie dobija się do drzwi, tylko kopie w te drzwi. I lata całe przekonywania tego, co, proszę Państwa, wychodzi tak naprawdę z tej debaty czasami. Znaczy, że debaty to mamy na ekranie. Że my sobie tutaj poradzimy sami, my Polacy tutaj twardziele, tu zajmiemy Królewiec, tu no, Niemcom dokopiemy tym Niemcom, nie będziemy im dawali zarabiać na amunicji. Bez tego nie będziemy mieli amunicji, bo my nie potrafimy jej wyprodukować w ogóle. Proszę Państwa, w ogóle. Nie produkujemy amunicji. No nie, no w ogóle nie produkujemy? W ogóle nie. No te pionki i tak dalej? Pionki co? W pionkach nie działa linia. No to znaczy produkujemy prymitywne i bardzo niewiele prymitywnej amunicji do broni strzeleckiej. Natomiast cały czas nie potrafiliśmy wznieść się na poziom technologiczny pozwalający na produkcję pocisków artyleryjskich, których brakuje na całym świecie, nie mówiąc o dziesiątkach innych rzeczy. Więc przestajmy się napinać, jacy jesteśmy wielcy i spróbujmy krok po kroku odbudowywać pewne rzeczy. Pan Jan Lis powiada, że kupił koreański telewizor i telefon. Otóż, panie Janie, najprawdopodobniej kupił pan telewizor polski, bo kineskopy do koreańskich telewizorów w większości robimy w Polsce. Czy to kineskopy, no, matryce, nie kineskopy, czyli 90% telewizora. Telefon nie wiem, chińską pralkę, no jeżeli pan lubi badziewie, to kupił pan chińską pralkę, no bo pralki akurat mamy i polskiej produkcji przyzwoitej i europejskiej. Oczywiście to jest też własność często międzynarodowa, turecka kuchenka, no Beko agresywnie weszło na polski rynek. Ostrzegam przed chińskim przed chińskim telewizorem, panie Janie, ponieważ niewykluczone, że pana telewizor wysyła zwrotny obraz do Chin tego, co pan robi. Tak, nie tego, co pan robi w ogóle, bo ma kamerę wmontowaną. Tak. Ale tutaj pani Irena. Dlaczego ambasador Iranu udzielił wywiadu doktorowi Szewko, a nie nam? Zwracaliśmy się o taki wywiad. Tak, ale pani Irena, miałem świetne relacje z moimi irańskimi kolegami. Wtedy, kiedy służyłem jako polski ambasador, podejmowaliśmy pewne wspólne inicjatywy, które oczywiście były w 2016 roku utrupione, bo w 2016 roku chciałem wspólnie z ambasadorem Iranu i z władzami, pozdrawiam pana Feszczuka, Armenii, chcieliśmy odbudować taki stary karawanseraj z XIV wieku, który w niezłym stanie był na południu Armenii. No i był pomysł właśnie, żeby to była wspólna inicjatywa polsko-irańska.
Dlaczego to nie karawan? Że to było. Nie, no bo, bo to był zabytek. Tak, no to był zabytek na dawnym jedwabnym szlaku. No, zresztą, zresztą tam się zachowało przez kilka. Iran przez Iran, Armenię, nad Morze Czarne, na Krym i potem do Rzeczpospolitej. Natomiast chodziło o co innego. Chodziło właśnie o pewne oswajanie Iranu. Nie. Nie dało się. To znaczy co, miałeś zakaz? To znaczy nie, no to znaczy potem musiałem, to znaczy nie zakaz, tylko nie dostałem pieniędzy, no to odbudowywać to no własnoręcznie byłoby dość ciężko. Ale pytanie pani Bińskiej o ten wywiad jest ciekawe, dlatego że taki wywiad z ambasadorem Iranu powinna przeprowadzić jakaś polski, prawda, no, tygodnik, prawda, nie wiem, jakaś polityka. Tak, poważny, tak. Poważny i tak dalej. Pan doktor Szewko tutaj wyręczył tę prasę polską, która no, w poważnym kraju to by się tak stało. No prawda? Ty wiesz, mówiąc szczerze, jako były dziennikarz, to ja wiem doskonale, że wywiad z ambasadorem to jest najgorszy gatunek wywiadu. Ambasador i rzecznik prasowy to są dwa adresy, z którymi broń Boże nie należy przeprowadzać wywiadu, ponieważ nic się nie dowiesz. Ja rozumiem, ale chodzi o to, że budujesz prestiż, rozumiesz, gazety. No, rozumiesz, że jednak jesteś w wolnym kraju. Ten Iran być może jest krajem wrogim nie wobec nas, tylko naszych sojuszników, prawda? Ale jednak no, zwracasz się o opinię do tego ambasadora. Mm. Oczywiście dostajesz tę opinię przesianą i tak dalej, ale... No, dostajesz oficjałkę po prostu. Oficjałkę dostajesz, tak? I tutaj pan, moim zdaniem, doktor Szewko no, wyręcza te godniki. No. No poza tym ambasador oczywiście też dokonuje pewnego gestu, że nie... komunikuje się z pewnym marginalnym środowiskiem, no być może dlatego, że nie otrzymuje zaproszenia, że nie otrzymuje zaproszenia do poważniejszych instytucji. No, trudno. Dokonano, prawda, tej próby wywiadu z ambasadorem Izraela. To było bardzo, moim zdaniem, ciekawe. Prawda? Pokazanie ten i bardzo dobrze, że Szewka to zrobił, tak? Ale mówię, to nasza prasa po prostu jest, czy te tygodniki, no nie istnieje jako poważna tam, która jest czwarta siła demokracji, prawda? No jest goni ze sensacjami, w ogóle nie widzę takiego pisma. No może, nie wiem, jakaś kultura liberalna się jakoś stara coś zrobić, no ale... Tak, no to tutaj no, to pytanie, o którym już mówiliśmy, czy Europa musi być mocarstwem. No, Europa albo będzie mocarstwem, albo będzie polem gry dla graczy zewnętrznych, bo wciąż jesteśmy zbyt bogaci. Tu Lubomir Kamblok powiada, że Europa nie jest żadnym mocarstwem, jest tłusta, bogata, leniwa. A tacy ludzie są przepisem na upadek mocarstwa. Tak, to Łukasz, po części prawda. Pan Łukasz odpowiada panu Grzegorzowi bardzo dobrze, prawda? To będzie, że będziemy biedniejsi, nam narzucą warunki pracy i podział i tak dalej. To jest wersja optymistyczna. Wersja pesymistyczna jest taka, nam zorganizują wojny. Jeszcze nas wezmą do wojska, żeby te wojny prowadzić. Tak, już to przyrobiliśmy już w pewnym sensie. Tak. Już. Tutaj widzę, że koledzy dyskutują o konkurencyjnych czatach, no nie będziemy się tu włączać. Nie będziemy się włączać w narrację, że Sikorski dobrze poinstruował tego Głupka. Ja bym powiedział, że dajmy sobie spokój z językiem, bo tutaj Elo też językiem zapożyczonym z kolei od pewnej posłanki. Rozumiem, że on o naszej rozmowie no, szczęśliwie nie jest to ani udział w dyskusji, ani tym bardziej słuchanie nie jest obowiązkowe. Tak, jeżeli to jest okropne, to na szczęście współczesne środki techniki pozwalają nacisnąć pilota i się wyłączyć. Już się można wyłączyć. Tak, ale chciałem powiedzieć, bo ktoś nam tam zarzucił, że czy mi, czy tobie, czy nam, prawda, że my to się uczyliśmy, prawda, o tym, o,
prawda, socjalistycznej, dochodziliśmy do komunistyczno-socjalistycznych szkół, prawda, i tylko, prawda, o walce proletariatu żeśmy się uczyli i tak dalej. Otóż ja chciałem Państwu niestety ten obraz zburzyć. Uważam, że my, chodząc do szkół średnich w tym PRL-u, o wiele bardziej się interesowaliśmy światem, czytaliśmy pod ławką kulturę, zeszyty historyczne, prawda, wydawane w podziemiu książki, słuchaliśmy Radia Wolna Europa, Voice of America, prawda, BBC, nie tylko po polsku, po prostu mi w ogóle zainteresowaniem światem w tym PRL-u było o wiele, moim zdaniem, większe niż jest teraz. Teraz po prostu ludzie się zagłębili, prawda, w te swoje wyjazdy na wakacje, prawda, zdobywanie ciągle nowych samochodów, nowych ciuchów, prawda, i jak to powiedział Przemysław Sadura, tak, wybory wygrała klasa tam grilla i, prawda, i kanapy, tak, więc i ja muszę powiedzieć, że nie wiem jak ty, ale przecież to była dobra podstawa, ta nieoficjalna nauka. Nie, zdecydowanie. Prawda? Zresztą oficjalna zresztą w pewnym sensie. Twoje udział w 80-tych latach, tam w jakichś pismach ABC, gdzie żeby coś napisać o tych pomysłach o Rosji, to musiałeś zdobyć wiedzę. Nie, no oczywiście, że tak. No, przecież myśmy wchłaniali te, jak się dorwało aneks kultury. Muszę powiedzieć, że ja z przerażeniem popatrzyłem na te wydawnictwa takie pomniejszone. Tak, jak myśmy to czytali? Właśnie, jak się to kurcze pieczone dawało czytać? Bo to nawet nie przez. Bo to się czytało jeszcze normalnie, nawet nie przez lupę. Tak, oczywiście tutaj zarzut niektórych, że stare pryki, to tego niestety niestety nie jest. Być może to jest wyjaśnienie, ale rzeczywiście, nie, rzeczywiście jak te zminiaturyzowane kultury, te zminiaturyzowane wydawnictwa ze spotkań zobaczyłem, no to. Tak, ale oni rozumiesz teraz. Zarzucają nam, to mało czyta, ja nie mówię oczywiście o naszych tutaj widzach, no, którzy są tak, ale mało czytają, rozumiesz, i mówią z takim lekceważeniem, prawda, albo no wyście tam tą Polskę, tam, prawda, zaniedbaliście te 30 lat, prawda? No kurczę, ludzie kochani, no trzeba było żyć w tamtych czasach i zobaczyć, jak myśmy nadążali za możliwościami. Ja mówię nie tylko my personalnie, prawda, ale te elity. Trzeba było nadążyć za tym oknem, które się otworzyło wtedy, prawda, otworzyło, prawda, i te elity nadążyły. Tak? Jesteśmy dzisiaj w NATO, prawda, w Unii Europejskiej, możemy się bawić dyskusjami, prawda, jaka ta Unia jest, czy niemiecka, czy inna, prawda, ale jesteśmy w niej, tak? I ona nam dała tego kopa rozwojowego. Jesteśmy w tym NATO. Trzeba było to śledzić, trzeba było umieć w tym skorzystać z tego okna i nadążyć za tym, że to okno się otworzyło, bo w wielu krajach nie nadążyli. Nie nadążyli z wielu krajów. Tak. Znaczy, no myśmy w sumie wyszli na tym tak bardzo dobrze. Tutaj Arka Gdynia, pytanie, czy ta wojna, to jest ciekawe, czy ta wojna, bo tu część z Państwa stwierdza, że trzecia wojna światowa już trwa. W jakimś sensie być może tak, ale ja powiem uczciwie, ja nie wiem, czy to, co się dzieje, to już jest początek tej wojny, czy jeszcze nie. Ale rzeczywiście przynajmniej nowa zimna wojna na pewno trwa. Zmagania trwają, no jesteśmy świadkiem codziennie. Tak. Ale czy ta wojna może być mitem założycielskim Europy? I czy Polska staje się województwem Europy po niej? Znaczy ja myślę, że tak, może być mitem założycielskim Europy, o ile Europa nie tylko ją przetrwa, ale ją wygra. A czy Polska stanie się województwem Europy? Po niej nie, bo pamiętajmy, że Europa jest, że siłą Europy jest to, że jest konglomeratem narodów. Narody europejskie są ukształtowane dużo lepiej, dużo bardziej wewnętrznie zintegrowane niż narody pozaeuropejskie tak naprawdę, o czym też czasami nie pamiętamy, że wynalazek państwa narodowego to jest wynalazek europejski właściwie. I z tego wynikają plusy i minusy. Wobec tego Europa może być
Federacją Europejskich Narodów, czy pogłębioną Konfederacją Europejskich Narodów, natomiast na pewno województwo warszawskie, województwo berlińskie czy województwo wiedeńskie w takiej Europie istnieć nie będzie, bo nie będzie zgody na tego jedynego władcę. Cesarze rzymscy nie wrócą. Co więcej, Europa ma problem, bo Europa była zbudowana na podstawie chrześcijańskiej. Chrześcijaństwo, Europa się tak głęboko zateizowała, że te korzenie chrześcijańskie zaczynają być opatrywane znakiem zapytania i trochę brakuje tego podglebia, na którym budujemy naszą wspólnotę. Mamy poczucie wspólnoty cywilizacyjnej oczywiście, prawa rzymskiego, wolności, historii, gdzieś tego właśnie chrześcijaństwa, natomiast to jest dużo bardziej osłabione niż było jeszcze lat temu kilkadziesiąt, nawet nie mówiąc o kilkuset. Tu Waldemar Wolny stawia bardzo ważne pytanie. Dzisiaj rano byłem na konferencji poświęconej nowym technologiom w bezpieczeństwie państwa, gdzie też czołówka polskich generałów bardzo jasno mówiła, że powinniśmy wrócić do powszechnego poboru albo do bardzo rozwiniętego szkolenia wojskowego. Bo być może powszechny pobór jest trochę bez sensu, taki w tym modelu, jaki był. Natomiast sądzę, że powinniśmy wykonać kilka rzeczy. Po pierwsze, wrócić do takiego fundamentalnego, podstawowego szkolenia obronnego w szkołach. No to uczy kooperacji z obroną cywilną, ale to uczy również prostej rzeczy, umiejętności strzelania na przykład. Która miałeś szkolenie z KBKS-u? No wszyscy mieli w szkole przecież. Tak. Ja naprawdę go unikałem, ale ja wolałem z pistolet. To już jest jakby inna para kaloszy. Czyli przysposobienie obronne w szkole, zdolność używania schronów i tak dalej. Cały szeroko rozumiany krąg obrony cywilnej plus obrona terytorialna rozumiana jako przygotowanie do pewnej partyzantki, to raz, a dwa, myślę, że konieczny będzie powrót do szkolenia wojskowego na studiach. No myśmy oczywiście turlali się ze śmiechu ze studium wojskowego, natomiast wydaje się, że wojsku w tej chwili, Wojsko Polskie nie ma w ogóle rezerwistów, zapomnijmy. Po prostu nie mamy ludzi. Ale wiesz, ja nie narzekam na moje studium wojskowe, bo ja tam... Nie, no ja narzekałem okropnie. Ja miałem tam, wiesz, musztrę, ale oprócz tego, ponieważ nas przygotowali do tego rocznego szkoły podchorążych, no to ci wykładowcy w moim studium wojskowym Politechniki na przykład uczyli nas taktyki, prawda, jak się powinna posuwać drużyna pod ogniem, prawda. To oczywiście było bardzo teoretyczne szkolenie, tak, ale rozumiesz, że jak powinno się osłaniać kolegów. Znaczy to wszystko było opowiadane, pokazywane na tych plansach, ale dzisiaj są potrzebni ludzie, którzy będą mogli operować dronami, którzy będą mogli operować nowoczesnym uzbrojeniem, tak, którzy będą obsługiwali, nie wiem, drony obserwacyjne, cały ciąg informacyjny z satelitów, czynności inżynierskie i tak dalej. Mam wrażenie, że jak wyłączą prąd, rozumiesz, nie będzie GPS-u, to nikt nie będzie azymutu umiał obliczyć. Dokładnie. I się zgubi w lesie po Dokładnie. Prostu. No więc... Nawet jak będzie miał kompas przypadkowo. Wiesz, a co to jest kompas? No to, wiesz, to, no to takie, za chwilę takie na niteczce. Na magnesowa, tak, na magnesowana, ale... gdzie skąd znajdziesz magnes. Tak, ale, więc niewątpliwie tutaj pan Waldemar ma rację, że jest potrzebne rozbudowane szkolenie. Pan Lubomir Kamblok sobie pokpiwa, ale pewnie to szkolenie powinno istotnie obejmować, tak jak to obejmowało na studiach również dziewczyny.
No dobrze, musimy chyba kończyć, bo ty tak, masz te zobowiązania, spróbujmy, słuchaj. No, spróbujmy jeszcze odpowiedzieć. Ja tylko jeszcze chciałem tam jedno, bo to padło pytanie, czy Polska będzie w tej Europie województwem. Nie, no to mówię, to inna. To już próbowałeś odpowiedzieć, ale ja bym to tak ujął, że Polska, od tego, czy Polska będzie w tej Europie Zjednoczonej województwem, czy będzie więcej znaczyła, czy mniej, to zależy od tego, jakie będziemy mieli elity. Tak? A tych elit ja na ten dzień dzisiejszy, oprócz paru osób, to nie widzę. A tu po prostu musimy, to musi być masowe, prawda, takie elity urzędnicze, musimy kształcić i tak dalej, i tak dalej. No i od tego będzie zależała pozycja Polski. Czy będzie to, nie wiem, kasztelanio na wschodzie, jak to tam niektórzy lubią mówić, czy też będzie uczestniczyła full, że tak powiem, w pełni w życiu gospodarczym i decyzjach. Tak jak zresztą dzisiaj to się odbywa, tak? Tak, no to państwo wpadli w dyskusję na temat interesów francuskich w Afryce. No, oczywiście, że z tymi interesami jest różnie. Generalnie no, siła Wagnerowców, czy siła Rosji polega na tym, że stanowią zaplecze dla już takich najbardziej zajadłych kacyków, a jednocześnie są bezwzględni, no, tak, a poza tym wykorzystują się, oczywiście nienawiść do nie, dawnych nie kolonizatorów. Muszą się liczyć z prasą w swoim kraju, że tam coś wyjdzie, że zamordowali kilkadziesiąt osób, czy wystrzelali wioskę, nie muszą się z tym liczyć, prawda, i tak dalej. No. Także lewiec dla Polski. Tak, no znowu to. Znowu tutaj to przyłączanie królewca. No myśmy mówili o tym, tak, o tym pistolecie, przytulonym do głowy mówiłeś, także... Tak, no oczywiście się zgadzam, bo Czesi tak, w Czesi mieli świetny pomysł na królewiec. Tak. Nie, no oczywiście można żartować, ale no, nieszczęśliwie te Prusy Wschodnie, czy jak tego nie nazywać, czy Okręg Królewiecki, no przez całe stulecia były, przez całe stulecia były jakimś zarzewiem konfliktu. Arka Gdynia, jak pan sobie wyobraża realizację polityki Europy, gdy różni nas język, religia, polityka? No, ja powiem tak, a czy w pierwszej Rzeczpospolitej nie różnił nas język, religia i polityka? Mówiliśmy po polsku, mówiliśmy po rusku, mówiliśmy po rusińsku, mówiliśmy po litewsku, mówiliśmy po niemiecku, po żydowsku, religię jak wyżej i potrafiliśmy stworzyć pewną, pewien byt. Jaka piękna książka o tym wyszła. Pewien byt polityczny. Następnym razem zareklamuję książkę na ten temat, też napisaną przez ukraińską autorkę. Nie, no bo jedność europejską państwo odbieracie jako Europę zgleichschaltowaną. Tak jak w hitlerowskich Niemczech. Tak, mówiącą jednym językiem i tak dalej. No, nie jest przypadkiem, że w tej chwili Unia Europejska najczęściej posługuje się angielskim, który nie jest językiem żadnego z państw unijnych. Tak. Nigdzie. To jest język zewnętrzny. To, tak jak mówiono kiedyś ale po łacinie. Bardzo polecamy, żeby się uczyć francuskiego i niemieckiego. I hiszpańskiego też. No to w ogóle uczenie się języków jest... Rozwija mózg. Tak, jest rozwijające. Ja się nie uczę na studiach cybernetyki, kurs, ale ja się nie uczyłem cybernetyki, tak. Natomiast Lubomir Kamblok, mówiliśmy w różnych językach, przychodziło do wojny, ci obcokrajowcy otwierali bramy miast dla wrogów. Nieprawda. No, skłonny byłbym jako historyk polemizować, bo bardzo często ci obcokrajowcy byli tymi najbardziej twardymi obrońcami. Nawet, proszę pana, jak my mówimy o bitwie pod Kockiem, to tam, czy jest bitwy września, chyba to było pod Kockiem,
to tam przeważali żołnierze, którzy najdłużej stawiali opór, żołnierze z Białorusi. Nawet zostało to docenione przez jakiegoś dowódcę niemieckiego, który to opisał w swoich pamiętnikach. Tak, pan Michał M. Bardzo trudne pytanie. Czy jest szansa na III wojnę światową z pełnoskalowym użyciem broni atomowej? Szansa jest zawsze. Uważam, że to nie jest szansa, to jest zagrożenie, bo logika wojny jest taka, jaka jest, i w pewnym momencie wymyka się spod kontroli. Rzeczywiście. No, pełnoskalowe użycie broni atomowej oznacza nie koniec świata, bo to przesada, ale koniec naszej cywilizacji. Na pewno. Musimy kończyć, bo nie zdążyłeś na ten... Tak, już kończymy. Tu oczywiście odezwał się dyskutant Putin. A ruskiego języka nam nużno uczyć się? Da, nużno. Potem już to najłódsze. Mnie to skazał mój papa, to najłódsze, to by znaczała znać język wraga. Choćby z tego powodu. Poza tym, ja się uczyłem rosyjskiego w szkole. Mało pamiętam, ale na przykład za ogromną przyjemność sprawiło mi przeczytanie August 14-stowo. Tak, 14-stowo. Po rosyjsku przeczytałem. Pan Dawid Depo, prosimy zaprosić kiedyś Sykulskiego. Nie, no z przykrością, ale nie. Pana Sykulskiego zapraszać nie będziemy, ponieważ on przekroczył granicę dyskursu społecznego, natomiast czy akceptowanego przez nas. I wydaje mi się, że dyskutowanie z panem Sykulskim w tej chwili jest trochę pozbawione sensu publiczne, bo jest to popularyzowanie poglądów no, wysoce dyskusyjnych, a być może nawet poglądów groźnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Czy mozaiki kulturowe kończą się rzeziami typu woły? Nie, nie zawsze. Nie, skoro się kończy. Różnie z tymi mozaikami kulturowymi, przy czym mówiąc o Europie wielu języków i tak dalej, nie mówimy o mozaice kulturowej. Ja przypominam, że jednym z kluczowych elementów polityki kulturalnej Unii Europejskiej jest kwotowanie po to, żeby wspierać lokalne kultury. Mhm. Jest obowiązek, każdy kraj ma obowiązek stosowania kwoty narodowej. Dlatego, nie europejskiej, tylko narodowej. Tak, oprócz więc, tego kwoty europejskiej, żeby nie być zdominowanym przez kultury poza. Dlatego pewne na Kaszubach mamy dwujęzyczne tablice kaszubskie i polskie, które są tępione. Ja zupełnie tego nie rozumiem, jak można mieć do Kaszubów pretensje, że chcą mieć swoje tablice. Prawda? Zwłaszcza, że język kaszubski jest traktowany jako może nie gwara, ale w każdym odmiana języka polskiego. Tak, zupełnie. Dobrze, musimy kończyć. Tak, jeśli pan Jakub bardzo zgadza się z panem Sykulskim. Może pora zacząć korzystać z naszego miejsca w świecie i robić interesy ze wszystkimi. No, panie Jakubie, tylko ja się obawiam, że to nie jest robienie interesów ze wszystkimi, tylko robienie tego, co pewne panie podobno należące do najstarszego zawodu świata robią ze wszystkimi. To raczej mamy taką opcję. I nie jestem pewien, czy po prostu polityka, zwłaszcza polityka międzynarodowa, jest okrutnie cyniczna, jest zbudowana na sile i na interesach, natomiast jeżeli ona jest wyprana z czynnika moralnego i ideowego, przestaje być polityką i zaczyna być czymś, co jest zawodem, co jest specjalnością tego najstarszego zawodu świata. A Ryder słusznie, że Polska jest za mała na samodzielną politykę z Chinami, Niemcami i USA równocześnie. Powiedział, że jest krajem, który ma
możliwość prowadzenia polityki względnie samodzielnej w regionie i w wybranych subregionach odległych od nas. Natomiast jeżeli polska polityka będzie polityką prowadzoną poza sojuszami, w których jesteśmy, to bardzo szybko ta polityka skończy się fatalnie, łącznie z tym, że jeżeli wybierzemy źle sojusze, czy źle zdefiniujemy sojusze, to również będzie to, to również skończy się to fatalnie. Przypominam projekt Międzymorza, okresu międzywojennego, który posypał się po prostu jak domek z kart w ciągu 5 minut pod naciskiem silniejszych przeciwników. Dobrze, musimy kończyć. Bardzo proszę dziękujemy Państwu za bardzo intensywną dyskusję. I przepraszamy, że nie odpowiedzieliśmy na większość pytań zapewne. Za tydzień mnie nie będzie, a za dwa tygodnie mamy chyba 1 maja nam wypada tak coś jest. Takiego. Ale to 1 maja możemy świętować, jeżeli Pan Krzysztof się tylko zgodzi. Znaczy może Pan Krzysztof chyba nie chciał świętować, ale w każdym razie także będzie chyba jakiś gość niespodzianka za tydzień, tak? Tak jest. A jutro, jakby ktoś z Państwa zechciał, to jutro będę poprowadzał rozmowę o stawach wiejskich. Także o staw wiejski, proszę, to jest ciekawa rzecz bardzo. Pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy Państwu i do zobaczenia. Pozdrawiamy serdecznie.